Zadanie 14 z matury 2013 za 1 punkt. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa równa się pierwiastek z 3 na 2. Wartość wyrażenia kosinus kwadrat alfa minus 2 jest równa. I mamy trzy liczby do wyboru. Na początku napiszmy tę wartość, która jest podana w zadaniu. Trzeba ją tak przekształcić, żeby kosinus zamienić na sinus. Korzystamy z jedynki trygonometrycznej. Chcemy kosinus kwadrat alfa zastąpić sinusami, więc kosinus kwadrat alfa przepisujemy po lewej stronie, jedynkę przepisałem po prawej, a sinus kwadrat alfa zmienia stronę, zmienia znak. I w tym momencie możemy ten oto kosinus kwadrat alfa zastąpić takim rozbudowanym wyrażeniem, czyli 1 minus sinus kwadrat alfa. A ta minus dwójka jest do przepisania. Teraz wyredukujemy liczby całkowite. 1 minus 2 to jest minus 1, a minus sinus kwadrat alfa przepiszę. Możemy już wykorzystać naszą informację w zadaniu, że sinus alfa równa się pierwiastek z 3 na 2. To jest informacja z naszego zadania. Ale tutaj widzisz, jest kwadrat. Więc wystarczy takie oto równanie podnieść stronami do kwadratu, czyli sinus razy sinus, to jest sinus kwadrat alfa i ten ułamek również podnosimy do kwadratu. Sinus kwadrat alfa równa się 3 czwarte. Zauważ, w mianowniku 2 razy 2 to jest 4, pierwiastek z kwadratem w myślach się skraca i zostaje nam sama trójka. I zauważ, minus 1 przepisuję, a ten oto minus sinus kwadrat alfa mogę zastąpić już liczbą, czyli minus 3 czwarte. Ale widzimy, jeszcze nie mamy szukanej naszej wartości. Czyli minus 1 to jest minus 4 czwarte, minus 3 czwarte. Sprowadziłem jedynkę do ułamka licznik przez mianownik. W kolejnym kroku mogę sumować liczniki. Tu mam liczbę ujemną i ujemną, więc nasz dług się zwiększa. Dodając liczniki otrzymam minus 7 czwartych. Jest to nasza odpowiedź A, minus 7 czwartych.